PLNOG jest największym w Polsce wydarzeniem, konferencją, gdzie spotykają się inżynierowie sieciowi, którzy są zupełnie niezależni od vendorów. Czyli ludzie, którzy dotykają się sprzętu, klikają, ustawiają go, znają się na sieciach, a z drugiej strony coraz częściej też osoby decyzyjne, dyrektorzy techniczni. To są ci wszyscy ludzie, którzy decydują o kształcie tej branży. Patrząc na historię PLNOG, bo to już jest 13 spotkanie, 10 razy więcej uczestników niż na pierwszym spotkaniu, jest coraz więcej wykładów, które są prowadzone przez operatorów, a nie przez vendorów, którzy opowiadają o konkretnych przypadkach, które mają w swoim codziennej pracy. Kluczowym aspektem konferencji PLNOG są nie tylko wykłady, ale jest networking. To jest to, co zawsze przyciągało uczestników na taką konferencję, jaką jest PLNOG. Wiele ciekawych firm, osób, które mają szerokie doświadczenie. To nam bardzo pomaga w dotarciu do właściwych także osób przez osoby techniczne do osób decyzyjnych, biznesowych. Więc naprawdę to jest ta wartość. Ludzie, jeszcze raz ludzie. Spotkania z ludźmi. Jest to bardzo ważna część takiej konferencji i nawet dla niektórych prawdopodobnie ważniejsza niż te prezentacje, które się dzieją gdzieś w tej sali. Na pewno trendem są data center i to, jak będzie zmieniana infrastruktura sieciowa w firmach w najbliższych latach. To jest wszystko to, co wiąże się z SDN-em, z OpenStackiem, z wirtualizacją w zasadzie wszystkiego. Osób chętnych do współpracy, do udziału jest bardzo dużo. My chcemy tę branżę IT rozwijać nie tylko z samym PLNOG-iem, ale także z innymi wydarzeniami, które robimy.